nazywam się Marta Chowańska i w tym krótkim filmiku pokażę Ci, jak zrobić konturowanie na mokro z suchym produktem. Na co dzień pracuję z kobietami, ucząc, jak pięknie wyglądać i pięknie żyć. Rozwijam zespoły sprzedażowe luksusowej amerykańskiej marki kosmetycznej Mary Kay. Prowadzę warsztaty pielęgnacji, makijażu, dobieram kobietom kosmetyki dopasowane do potrzeb ich skóry, zarówno pielęgnacyjne, jak i do makijażu. Prowadzę warsztaty pewności siebie, prowadzę warsztaty przedsiębiorczości i dzisiaj mam dla Was świetny trik na to, jak wykonturować mocno twarz. Jeśli chciałabyś zrobić sobie takie mocniejsze, bardziej wyraziste konturowanie, tak jak się to robi na mokro, ale przy użyciu tradycyjnego suchego bronzera. Po co taki sposób? No po to, żebyś nie musiała dokupować kolejnych produktów albo zbyt długo stać przed lustrem, tylko żeby w sprytny sposób wykorzystać to, co masz, żeby na przykład mocniej podkreślić kości jarzmowe albo wykonturować nos, albo stworzyć sobie po prostu taki bardziej fotograficzny look, bo takie konturowanie świetnie się sprawdza w makijażu wieczorowym, na zdjęciach albo zawsze wtedy, kiedy po prostu masz ochotę spróbować czegoś nowego. W tym celu będę używała mojej paletki do konturowania, a konkretnie mojego ukochanego bronzera. I co jest bardzo ważne w tej technice, że mam nałożony na twarz już podkład i korektor, ale nie użyłam pudru. Zazwyczaj, kiedy posługujemy się produktem do konturowania takim suchym, prasowanym, no musimy najpierw skórę przypudrować, żeby nie zrobiły się plamy. Natomiast dzisiaj będziemy właśnie pracowały zupełnie na odwrót, będziemy pracowały na mokro, będziemy używały szczoteczki do podkładu, którą wcześniej właśnie aplikowałam, podkład i korektor. I tą szczoteczką nabieram sobie odrobinę tego prasowanego bronzera i zaczynam tworzyć sobie linię konturingu. Zaczynam od policzka, czyli od górnej części ucha robię sobie taki haczyk w kierunku nosa. Następnie robię to z drugiej strony. Czyli właściwie robię to, czego każda kobieta początkująca w makijażu się boi. Ojejku, że będę miała od bronzera takie ciemne plamy. Więc właśnie to robię sobie takie mocne, ciemne plamy. Oczywiście warto też sobie wykonturować troszeczkę skroń. Jeśli masz wysokie czoło, możesz całą linię czoła. Jeśli tak jak ja masz niższe czoło, to tylko skronie. Ja też zawsze konturuję kość tutaj na oku, żeby troszkę je później podnieść i powiększyć dzięki temu. Także nakładam sobie mocno ten bronzer. Możesz wykonturować troszeczkę dolną wargę, wtedy usta będą się wydawały większe. Ja lubię też wykonturować sobie i zmniejszyć trochę brodę. Linia żuchwy. Pokażę Ci jeszcze fajny trik na wykonturowanie nosa. Bierzesz sobie odrobinkę bronzerka, drugi pędzelek, przykładasz trzonek tutaj i po prostu konturujesz po bokach trzonka, dzięki czemu zaznaczasz sobie dość symetrycznie linię noska. Później możesz to jeszcze wzmocnić przy użyciu naszej szczoteczki. Czyli robimy dokładnie takie linie, jak robi się produktami na mokro. I teraz, moja droga, sięgasz po odpowiedni puder. To może być transparentny puder sypki, taki, który nie ma koloru, bądź mineralny podkład pudrowy, który zaraz znajdę. Także możesz użyć transparentnego pudru sypkiego albo mineralnego podkładu pudrowego. Ten nie ma koloru, ten delikatnie też przyciemnia i kryje, więc kryje. Więc też pomoże ładnie stopić kolorystycznie całość. Możesz też oba te puderki po prostu ze sobą wymieszać, tworząc zarówno produkt taki utrwalający, scalający, jak i delikatnie kryjący. Nakładasz odrobinkę na pędzel do pudru i teraz zaczynasz, moja droga, wmasowywać to w skórę, ale od tych miejsc, które jeszcze nie są pokryte bronzerem, czyli wszystkie te jasne partie, czyli najpierw sobie robimy utrwalanie podkładu niejako, a następnie zaczynasz blendować tym puderkiem cały konturing i powstaje Ci wyrazista, ale już pięknie zmiękczona linia bronzera. Na tyle widoczna, że właśnie to świetnie będzie wyglądało, pokażę najpierw z jednej strony. Świetnie to będzie wyglądało na przykład na zdjęciach, czy w makijażu wieczorowym, ale na tyle łagodna, że nie ma efektu plamy, który miałyśmy przed roztarciem. Zobacz.
Ta technika pozwala też na uzyskanie naprawdę trwałego i takiego bardziej powiedziałabym profesjonalnego makijażu niż tylko delikatne muśnięcie brązerkiem. Zdecydowanie tak aplikowane kolory będą trzymały się na buzi znacznie dłużej, bo po prostu jest ich więcej i są wmasowane warstwami. Sprawdź dokładnie, czy roztarłaś przede wszystkim też na nosie, żeby tutaj nie było plam, przy linii włosów. I piękny, subtelny contouring zrobiony. Jeśli chcesz, możesz później jeszcze tradycyjnym pędzlem do bronzera troszeczkę wzmocnić, tak jakby na sucho jeszcze odrobinkę, ale to już jest opcjonalne w zależności od tego, jak mocny efekt lubisz. Mam nadzieję, że ta technika i ten trik Ci się spodobał. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, dziękuję za oglądanie. Zapraszam Cię serdecznie do zadawania pytań w komentarzach, możesz do mnie napisać wiadomość prywatną, jeśli chciałabyś personalnie dobrać sobie u mnie kosmetyki. A tymczasem pozdrawiam Cię, ściskam, dziękuję, że jesteś i jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to chcę Ci powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymajcie się ciepło, pa pa!